Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Bogu drzwi. Niech On będzie królem twoim tronu. Postaw dziś. Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Bogu drzwi. Niech On będzie królem twoim tronu. Postaw dziś. Dlaczego stoisz? Dlaczego milczysz? Odkryj swoją twarz, spójrz w oczy Bogu, spójrz prawdzie w oczy. Czy jeszcze wiarę masz? Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Bogu drzwi. Niech On będzie królem twoim tronu. Postaw dziś. Nie mów już więcej, nie moja sprawa. Ja mam swój własny świat. Zobacz dookoła, tysiące ludzi. Serce im swoje daj. Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Bogu drzwi. Niech On będzie królem twoim tronu. Postaw dziś. Bogu daj serce, a ludziom uśmiech. Dla siebie weź cierpień, krzyż i przebudowę świata na lepsze. Od siebie zacznij dziś. Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Bogu drzwi. Niech On będzie królem twoim tronu. Postaw dziś. Z książki Oczami Jezusa. Rankiem, kiedy zaczęliśmy zbierać się do odejścia, zbliżył się do mnie rybak. Jeżeli wybierasz się na drugą stronę jeziora, mogę cię tam zabrać łodzią, zaproponował. To bardzo miło z twojej strony, przyjacielu. Uśmiechnąłem się w odpowiedzi. Przynajmniej tyle mogę dla was zrobić po tym, jak razem z Piotrem złapaliśmy wczoraj tyle ryb. A co z moimi uczniami? Zapytałem. Mogę zabrać do łodzi 15 osób. Mógłbym popłynąć dwa razy i znaleźć drugiego rybaka, który zabrałby pozostałych. Odpowiedział z entuzjazmem. Spojrzałem na drugą stronę i uśmiechnąłem się. Dobry pomysł, dziękuję, odrzekłem. Wkrótce znalazłem się w łodzi razem z 12 uczniami. Mateusz, Justus, Piotr i Andrzej wyglądali na wodzie na szczęśliwych. Pomagali rybakowi w sterowaniu łodzią. Dotarcie do miasta na przeciwległym brzegu zajęło prawie godzinę. Kiedy rybak zbierał się, by popłynąć z powrotem po resztę moich uczniów, podszedłem do niego. Cieszę się, że spotkałem tak szczerego i bezpośredniego człowieka, powiedziałem. To ja się cieszę, odparł. Twoje słowa trafiły prosto do mojego serca, naprawdę. A kiedy łowiłem ryby z Piotrem, zaprzyjaźniłem się z nim. Poza tym po raz pierwszy w życiu złowiłem tyle ryb. Twoje przybycie do miasta było dla mnie błogosławieństwem, dodał. Patrząc na niego, wiedziałem, że mówi prawdę. Boża miłość wyzierała z jego serca. Był przyjazny dla wszystkich, niewinny jak dziecko. I cechowała go szczerość tak czysta, jak poranna bryza. Judaszu, zawołałem, tak, panie, daj temu dobremu człowiekowi kilka monet za przewiezienie nas na drugą stronę jeziora. Nie zapomnij też o jego przyjacielu. Ile? Zapytał Judasz rybaka. Nie musicie mi płacić. Z przyjemnością oddałem wam tę przysługę.
odpowiedział rybak ku wyraźnemu zadowoleniu Judasza. To mój dar dla ciebie i podziękowanie za pomoc, nalegałem. Dałeś mi już naprawdę wiele, więcej nie mogę przyjąć, bronił się rybak. Ile bym nie dał, zawsze mam się czym podzielić, odparłem, a rybak spojrzał na mnie z zakłopotaniem, podczas gdy na twarzy Judasza pojawił się wyraz niedowierzania. Weź te pieniądze i kup coś ode mnie żonie i córkom, powiedziałem, a Judasz z niechęcią położył kilka monet na dłoni rybaka. Skąd wiesz, że mam żonę i córki? Zapytał rybak. Wiem także i o tym, że twoje najmłodsze dziecko będzie już zdrowe, kiedy wrócisz do domu, dodałem. Skąd wiesz, że jest chora? Zachorowała zeszłej nocy. Ugryzł ją jakiś robak i dziś rano dostała gorączki, powiedział zdziwiony. Wiem też i o tym, że twoja rodzina jest pełna miłości, co raduje Boga. Dziękuję, panie, dziękuję, powiedział radośnie, a następnie wskoczył do łodzi i odpłynął. Piotr stał na brzegu i machał na pożegnanie. To dobry człowiek, oznajmił. Tak, to prawy, prosty człowiek, który wiedzie uczciwe życie. Ludzie tacy jak on czynią mnie szczęśliwym, odpowiedziałem. Ale on wcale nie mówił o Bogu, zaprotestował Judasz. Jak można być dobrym człowiekiem, skoro nie mówi się o Bogu? Kiedy jest w domu, modli się razem z rodziną, odpowiedziałem Judaszowi. Przestrzega szabatu i stara się wypełniać Boże przykazania. To, że nie widziałeś, jak się modli czy mówi o Bogu, nie znaczy, że tego nie czyni. Wielu ludzi żyje zgodnie ze świętymi przykazaniami, ale nie obnosi się z pobożnością na ulicy. Za to w ich życiu nie brakuje miłości, co świadczy o tym, że są blisko Boga. Czasem ludzie, którzy obnoszą się z pobożnością, tak naprawdę wcale nie są dobrze. Nierzadko przepełnia ich duma, przez którą gardzą innymi i nie potrafią im wybaczyć. O świętości nie decyduje człowiek, ale Bóg. Piotr spojrzał na mnie i powiedział: masz rację, panie. Wiem, że ten człowiek jest dobry, ponieważ każda spędzona z nim chwila była dla mnie jak dar. Słysząc te słowa, Judasz spojrzał na Piotra i wzruszył ramionami, po czym odszedł, schowawszy pod płaszczem sakwę z monetami. Piotrze, kiedy jesteś blisko serca, pełnego miłości, czujesz to. A kiedy spotykasz się z kimś, kto jest daleko od Boga, także jesteś w stanie to wyczuć. Pamiętaj o tym i zawsze ufaj swoim przeczuciom. Poradziłem, mając na myśli jego przyszłe zmagania. Oby i w naszych rodzinach królowała Boża miłość. Gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek czynimy, by źródłem wszystkiego była w nas Boża miłość. Tego życzę nam wszystkim. Miłość, którą jest Bóg w nas, ukaże nam drogę, którą mamy kroczyć, którą mamy kroczyć. Miłość, którą jest Bóg w nas, ukaże nam drogę, którą mamy kroczyć, którą mamy kroczyć. Miłość, którą jest Bóg w nas, ukaże nam drogę, którą mamy kroczyć, którą mamy kroczyć.
Uczyń, Panie, nas miłością. Twą miłością, Panie, uczyń nas. Uczyń, Panie, nas miłością. Twą miłością, Panie, uczyń nas. Niech miłość Twa króluje w sercach. Niech miłość Twa króluje w duszy. Niech miłość Twa króluje w życiu. Niech miłość Twa króluje w nas. Niech miłość Twa króluje w myślach. Niech miłość Twa króluje w oczach. Niech miłość Twa króluje w słowach. Niech miłość Twa milczy w nas. Niech miłość Twa króluje w dłoniach. Niech miłość Twa króluje w stopach. Niech miłość Twa